Cześć, to Natalia z Kopalni Zdrowia. Zapraszam Was na nowy film, w którym porównam dla Was dwa rewelacyjne samoopalacze w piance, czyli będziemy mieć tutaj pojedynek Kloshi versus Woli Botanica. Opowiem Wam, czym różnią się te dwa produkty od siebie, a także pokażemy Wam efekt na skórze, ponieważ tutaj poprosiłyśmy Zuzę, żeby przetestowała te produkty na swoich rękach, tak że będziecie mogli zobaczyć różnicę na skórze, także koniecznie oglądajcie dalej. Mamy teraz najbardziej gorący sezon, jeżeli chodzi o samoopalacze, mgiełki samoopalające czy balsamy bronzujące do ciała. No i tutaj czas na porównanie tych dwóch kultowych, bardzo dobrych samoopalaczy w piance. Jeden z nich, Woli Botanica, to mój ulubieniec. Używam go już od tamtego roku i jest on u mnie zawsze w łazience i właśnie w sezonie wiosenno-letnim lubię po niego sięgać. Natomiast ten Kloshi jest troszeczkę mi mniej znany, natomiast dzięki temu, że Zuza nałożyła oba na swoje dłonie, na swoje ręce, to będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj różnica, jeżeli chodzi o odcień, intensywność. Za chwilę to wszystko Wam pokażemy na przebitkach. Natomiast zacznijmy od takich porównań pod kątem składu, jeżeli chodzi też o na przykład o piankę, czyli jaką pianę robi nam dany aplikator, także wszystko Wam pokażę i opowiem. Na pierwszy ogień idzie pianka samopalająca marki Woli Botanica. I tutaj bardzo lubię aplikację tego produktu, ponieważ najpierw wstrząsam buteleczką i potem ten aplikator dozuje naprawdę taką puszystą, fajną piankę. I tutaj zarówno Woli Botanica, jak i Kloshi aplikujemy za pomocą dedykowanej rękawicy. Jeżeli chodzi o zapach tego samoopalacza Woli Botanica, to na początku czuć takie kokosowo-kakaowe nuty, które są bardzo przyjemne. No natomiast tutaj nie będę ściemniać, po chwili i zwłaszcza po kilku godzinach po aplikacji czuć taki delikatny smrodek, który jest charakterystyczny dla samoopalaczy, ale on nie jest on jakiś bardzo intensywny, nie przeszkadza on za bardzo i na przykład rano, kiedy weźmiecie prysznic, to ten zapach już znika, także nie musicie się obawiać. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o efekt na skórze. Tutaj producent deklaruje, że utrzymuje się na skórze przez tydzień. Z naszych obserwacji, tutaj bardziej bym powiedziała, że zaczyna ten samopalacz schodzić po około takich 5 dniach, więc co 5 dni możecie sobie go aplikować. Tutaj pamiętajcie, żeby pomiędzy aplikacjami wykonywać peeling skóry i też nawilżać dobrze ciało, również pomiędzy aplikacjami, najlepiej codziennie. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać taki mocniejszy efekt, to oczywiście możecie go używać kilka dni z rzędu i wtedy będziecie sobie stopniować tą opaleniznę i z takiej subtelnej, delikatnej, przy jednej aplikacji możecie dojść do naprawdę mocnej opalenizny, jeżeli na przykład 3 dni z rzędu będziecie go aplikować na skórę. To, co trzeba też o nim powiedzieć, to, że nie brudzi on ubrań i pościeli i ta pianka jest biała, natomiast na skórze wygląda praktycznie na bezbarwną, także jeżeli potem ubierzecie sobie piżamę, czy na przykład będziecie spać, to nie wybrudzicie tutaj pościeli lub piżamy, bez obaw, ale mamy tutaj w tym przypadku też bardzo fajny skład, ponieważ poza takimi składnikami o działaniu brązującym mamy też na przykład wodę kokosową albo ekstrakt z alg morskich. I tutaj te składniki działają nam pielęgnacyjnie na skórze, także ta skóra nie powinna być przesuszona jak w przypadku innych samoopalaczy do ciała, także ogromny plus dla tego produktu. Czas opowiedzieć Wam o drugim samoopalaczu, czyli o tej piance brązującej z Kloshi. Jest to kosmetyk, który udało mi się raz przetestować rok temu i pamiętam, że byłam bardzo zadowolona z efektu. Natomiast na tamten moment zapamiętałam ten produkt jako delikatniejszy i bardziej subtelny w efekcie na skórze niż samoopalacz Woli Botanica, ale za chwilę na przebitkach zobaczycie, że w przypadku Zuzy skóry ten samoopalacz, ta pianka brązująca z Kloshi wypadła troszkę bardziej intensywnie i ten kolor jest ciemniejszy na skórze, także na pewno ma tutaj znaczenie ilość samopalacza, ale też odcień naszej karnacji i za każdym razem w przypadku różnych karnacji i różnych skór ten efekt może być zupełnie inny. Jeżeli chodzi o piankę, jaką robi ten aplikator, to również podobnie jak w przypadku Woli Botanica, mamy tutaj taką puszystą, natomiast bardziej lejącą piankę. I zobaczcie, ten produkt od razu nam spływa z na przykład dłoni, więc tutaj w tym przypadku, tutaj już szczególnie polecam Wam rękawicę do aplikacji samoopalacza, no bo on bardzo szybko spływa, więc tutaj w przypadku rękawicy będziecie mieć bardziej precyzyjną i bez smug aplikację takiego produktu na skórę.
A co w przypadku zapachu? Tutaj, jeżeli chodzi o takie odczucie od razu po aplikacji, to ten zapach jest taki owocowo-kwiatowy, zupełnie inny niż w przypadku w Oli Botanica, bo tam faktycznie wyczuwalny jest kokos i kakao. Także tutaj bardziej świeży zapach. Natomiast podobnie jak w przypadku w Oli Botanica, po jakimś czasie czuć delikatny smrodek samoopalacza, ale po prysznicu na drugi dzień, kiedy zmyjemy produkt ze skóry, to ten zapach już nie jest wyczuwalny, także tutaj nie musicie się tego obawiać. I tutaj bardzo ładnie to widać na rękach Zuzy, że porównując jeden produkt do drugiego, w przypadku Kloshi ta opalenizna jest taka bardziej, z jednej strony bym powiedziała oliwkowa, taka bardziej brązowa, bardzo ładnie wygląda. Natomiast w przypadku Woli Botanica troszeczkę ta opalenizna jest bardziej pomarańczowa. Natomiast tak jak wspomniałam, to też zależy właśnie od karnacji, bo w moim przypadku raczej takiego pomarańczowego efektu nie dawał. Więc tutaj właśnie zależy od tego, jaki mamy odcień skóry, ale jeżeli obawiacie się tego, że wyjdziecie jak pomarańczki, to raczej sięgnijcie po ten produkt marki Kloshi, a jeżeli wolicie cieplejsze odcienie opalenizny, bardziej pomarańczowe, to wybierzcie samoopalacz w piance z Woli Botanica. To co, porównanie samoopalaczy mamy za sobą. No ja szczerze powiem Wam, że dalej moje tutaj serce jest przy Woli Botanica. Bardzo lubię ten produkt i używam go naprawdę regularnie i lubię go aplikować na skórę i lubię efekt, jaki daje. Ale już wiem od Zuzy, że jednak ona tutaj woli Kloshi i efekt na jej skórze faktycznie piękniejszy jest po tym samoopalaczu Kloshi. Bardziej naturalny i wygląda ta opalenizna przepięknie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który z tych produktów raczej byście wybrali pod kątem swojej letniej opalenizny bez słońca, który efekt, który kolor Wam się bardziej podoba. Jesteśmy bardzo ciekawi. Także pamiętajcie, żeby też zasubskrybować nasz kanał, żeby żaden film Was nie ominął. Dajcie kciuka do góry za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!